Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu, no i będziemy coś sobie działać, myślę nad jakimś zamknięciem wieży, to już jest mniej więcej ten okres, gdzie powinniśmy tak naprawdę to zrobić, chociaż brak czarnych gemów nas troszeczkę boli, no ale zobaczymy. Oprócz tego może jeszcze jakieś lochy, teraz będziemy mieli weekend epicki przez 3 dni od piątku do niedzieli, więc no na pewno też się tam coś tam delikatnie przebiorę, powiedzmy jakieś tam lochy może jeszcze pocisnę, nie wiem czy to będę nagrał czy nie, bo nie wiem jak będę stał z czasem w weekend. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no to myślę, że dzisiaj jeszcze coś tam damy radę w tych lochach sobie pocisnąć. No i właśnie taki jest na dzisiaj plan. Zanim jednak zaczniemy, zostawcie standardowo kciuka w górę. Pamiętajcie o tym kciuku, będzie mi bardzo miło. Subskrypcję z dzwoneczkiem, już tak naprawdę niewiele nam brakuje do 13 tysięcy, więc może prędzej czy później to wbijemy. W sumie na pewno to wbijemy, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to możesz to zrobić. No i w zasadzie tyle. Możecie jeszcze napisać komentarz. Wiem, że wróciliście do szkoły w sumie tydzień temu. Nie wiem, czy to dobrze, że wam przypominam, czy też nie. No ale możecie napisać, jak tam w szkole, czy nowa klasa, czy nowa szkoła, czy ta sama klasa i tak dalej. W której klasie jesteście, chętnie sobie z ciekawości poczytam. No i okej, myślę, że możemy zaczynać. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę wiele gier w bardzo niskich cenach. Jak widzicie, możemy tutaj znaleźć wiele kategorii. Wybierzemy sobie na przykład NBA 2022. No i rejestrując się z mojego reflinka, który jest w opisie, możecie dostać ode mnie 1 euro na start, czyli około 4,50. Dodatkowo używając kodu Neutral macie 3% zniżki. Eneba ma również to do siebie, że ich support działa 24/7, więc jeżeli coś byłoby nie tak z waszym kluczem, który zakupiliście, no to oni za chwilkę wam pomogą. Oczywiście wybieramy sobie tutaj najtańszą ofertę, w tym przypadku 212,78 zł i zapytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. Tutaj klikamy, no i podając kod Neutral, tak jak wspominałem, mamy 3% zniżki. Wydaje mi się, że naprawdę warto. Zanim jednak tutaj przejdziemy do tych lochów, no to tak, przede wszystkim mamy portal do ubicia. Czy w ogóle mi się tutaj wszystko nagrywa? Z tego co widzę, wszystko jest git i wszystko się nagrywa, więc nic nie stracimy. Jeżeli chodzi o pocztę, no to mamy kilka rzeczy tutaj pokonanych. Jak widzicie, zrobiliśmy szlawęża w wodzie, więc tą walkę wam pokażę, dlatego że to jest kolejne przejście. Jakieś tam lożki, jakieś tam portale do piekieł i tak dalej, także to wam popokazuję. No i tak jak mówię, zanim w ogóle przejdziemy do klikania czegokolwiek dzisiaj, no to tak, portal na pewno padnie, ale zanim ten portal klikniemy, no to jeszcze mamy inną broń na zmianę. Co ciekawe, ta broń mi wyleciała chyba w ostatni weekend z awki, po prostu z misji. Jak widzicie, rozrzucik jest fajny, fajne średnie i tak dalej, więc myślę, że coś nam ta broń na pewno da. Także dzisiaj ją sobie w końcu założę. No i jeszcze oprócz tego dobrze by było wymienić sobie runkę, dlatego że tutaj mamy 24%, tu mamy 22%, a ja chyba już, biorąc pod uwagę ile mam run, mogę znaleźć tam około 27%, więc wydaje mi się, że będzie to git. Tu w ogóle mam skipa za kilkanaście, za kilkadziesiąt bardziej minut, także go sobie kupię, ale to już pewnie po odcinku. Jak widzicie, 55 tredecylionów, mamy w końcu wszystkie platynowe ulepy, nie wiem czy na ostatnim odcinku to już było czy nie, chyba mi tam brakowało tylko potworów, teraz już mamy wszystko, także już możemy się skupić tylko i wyłącznie na skipach. Co tutaj się pozmieniało? W zasadzie nic. Niedługo dobijamy 10 aurę, w sumie to już jutro. Natomiast jeżeli chodzi tak o postać, no to ja tutaj wiadomo, poza odcinkami, oprócz awki, no to tam za wiele nie klikam. Pupilki mamy na takim poziomie. W twierdzy się w sumie trochę zmieniło, dlatego że już mamy kwatery 15 i lecimy sobie z twierdzą dalej na 16 poziom. Planuję, dopóki mi starczy surek, no to tą twierdzę w miarę możliwości raszować, żeby jak najszybciej wbić tą 20. No i jak wbijemy 20, no to wiadomo, tu poboczne budynki i tak dalej. Troszeczkę one w tym momencie cierpią, dlatego że no, kopalnia na poziomie 10 i tak dalej, no akademia 7, skarbiec 6, więc nie wygląda to kolorowo, no ale wiadomo, że nie wiadomo kiedy teraz będzie ten event twierdzy, różnie to tam jest, więc lepiej po prostu tą twierdzę na jak najwyższy poziom wbić przed tym eventem, żeby te paczuszki nam leciały lepsze, no i w tym momencie też nam podbijemy salkę rycerską, no i później te budynki, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, można by powiedzieć, na spokojnie sobie podbijemy. Tu jakby nam się nie pali, serce nam się dzisiaj wybuduje 13, od razu lecimy traktor, także no też powolutku, powolutku jakoś to tam powiedzmy nam idzie. Dobra. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o gildię, no to w tym momencie wygląda to tak, cały czas jesteśmy piątą gildią na serwerze, więc nie wygląda to źle, salek póki co mamy 5, no i właśnie, jeżeli chodzi o te czarne gemy, troszeczkę nas to boli, dlatego że jak tych salek tam było chyba 3-4, no to tych gemów leciało nam stosunkowo sporo, dość szybko wymienialiśmy te gemiki właśnie tutaj, czy to na inteligencję, czy na HP na te czarne, natomiast teraz od dłuższego czasu stoimy z tymi dwoma na inteligencję, już nie mówiąc tutaj o pachołkach, którzy niestety czarnych gemów nie mają wcale, co nam oczywiście
się utrudnia, czy tam strefę mroku, ruszanie dalej, czy tutaj no nawet te zwykłe lochy, nie? Bo wiadomo, że czarne gemy by pomogły bardziej, no ale co mogę zrobić, nic na to nie poradzę, póki co nam nie lecą, jak nam w końcu polecą, to na pewno więcej sobie zrobimy. No ale myślę, że te 5 salek to w sumie wpadło chyba niedawno, więc myślę, że prędzej czy później jakieś tam jeszcze 2 czarne gemy polecą. Tu jakieś mamy buciki z tornada, ale to są do wiedźmy po prostu odłożone, jak widzicie już mi się tu powoli epiki kończą, więc w sumie dobrze, że będzie ten weekend epicki, znowu sobie jakiś tam mniejszy bądź większy zapasik zrobimy, żeby wrzucać do kibla. No ale okej, zanim w ogóle do tego wszystkiego przejdziemy, to tak jak mówiłem, poszukamy sobie broni z jakąś fajną runką. Tam mieliśmy 24%, 20%, no żeby było tak chociaż 26%, no to chyba będę zadowolony. To w ogóle już mi bronie dają po 54%, tam mi daje 32%, ale nie ma co szukać jakiejś lepszej, będzie weekend epicki, to sobie znajdziemy. 26% chyba git, biorąc pod uwagę, że jak tam patrzyłem, to mogę teraz znaleźć maksymalnie 27%, no to tragedii nie ma. Dobra, wrzucamy sobie tą broń, robimy miejsce na klejnot, zamieniamy sobie runkę z tą zwykłą bronią dokładnie, wrzuciłbym ją do kibla, no ale niestety wiemy, że nie odzyskam przez to surowcy, więc lepiej po prostu odzyskać klejnocik, wrzucamy sobie cyk, no i dobra, i tak naprawdę tyle. Aha, i mamy jakiś nowy czar jeszcze. Zaczaruj swą zbroję, aby znajdować więcej grzybów podczas zadań, to już wczoraj przed północą nam wyleciał, no to ja to sobie zaczaruję po prostu tutaj itemek na awkę, w sensie tą klatę, no bo do zwykłego setu mi się to za bardzo nie przyda. Myślałem, że będzie jakieś rękawice, wiecie, broń albo chociaż piwko, no to wiadomo, żeby się bardziej przydało, rękawice, broń na dzisiejszy odcinek na pewno by były super, no ale niestety jak widzicie, za dużo chyba wymagamy, słabe te czary na tym W50, nie? Nic tak naprawdę przydatnego za bardzo nam w tym momencie takiego, no wiadomo, no czary jakieś tam, żeby więcej złota podczas zadań, więcej grzybów i tak dalej są spoko, no ale mimo wszystko jednak takie rękawice, broń czy właśnie to dodatkowe piwko, no im szybciej tym lepiej, nie, by się przydało, no ale niestety wygląda to tak jak wygląda. Dobra, czyli runkę mamy w miarę gida, jak tu w ogóle stoimy z runkami? Tu jest 19%, tu jest 21%, tu jest 19%, ej, to może... Nie mamy za dużo golda, ale może szczerze mówiąc jeszcze byśmy wymienili im te runy, jakby poleciały jakieś między 24 a 20, powiedzmy 7%, to może byśmy im podmienili, o 25% na przykład jest jak najbardziej git, to podmienimy Kunegundzie, bo ona jest tutaj dla nas najistotniejsza, więc zrobimy cyk. No wiadomo, to jest głównie pod kątem tej twierdzy, bo dzisiaj najbardziej na tej twierdzy będę się chciał skupić. Tu mamy znowu 25%, nie mamy za wiele golda, ale to ta pierwsza wieża, którą mamy obecnie, czyli 98 padnie nam dość szybko, co jest lepsze, chyba Magusiowi zamienimy w tym momencie, żeby było tak. Ja te bronie zostawiam, ale je później oczywiście sprzedam. No i dobra, mamy 3 miliony i mamy kolejną broń, zobaczcie, 26%, tylko teraz tak, zrobimy to po prostu w taki sposób, że tą broń jeszcze ulepszę, żeby tutaj nie zapomnieć, razy 5 na razie niech będzie, pokonamy sobie ten portal, bo on padnie dokładnie, bez większych problemów, szkoda, że wczoraj nie padł, ale tam no niedużo procent zostało, chyba 6, ten portal sobie zapiszemy, no i w tym momencie jeszcze się tu może przeloguje, żeby załapało, bo nigdy nie wiadomo, jak to ta gierka do końca działa. I okej, w takim razie możemy chyba w tym momencie sobie lecieć do wieży. Tą wieżę powinniśmy pokonać dość szybko, więc no tutaj myślę, że kwestia kilku grzybów i ona powinna paść. Ona nam da oczywiście od razu golda, no i kupimy tą broń z tą fajną runą i damy po prostu Barbarowi. No i już można powiedzieć, że jeżeli chodzi o runki właśnie u naszych pachołków, no to będzie powiedzmy mniej więcej komplet, tylko właśnie no na nią tutaj mamy najwięcej procent, bo patrzyłem, na 98 mamy tam chyba niecałe 2%, na 99 mamy już tych procent 0,6%, to było oczywiście przed zmianą run i tam przed zmianą broni i przed tym portalem, więc teraz troszkę więcej pewnie, no ale mimo wszystko i tak nie za dużo, a na setną mamy tam zaledwie chyba 0,20%, więc no nie będzie to wcale takie proste, ale troszkę na tą wieżę myślę, że tak czy siak wydamy, tylko zanim do tej wieży, dokładnie, udało nam się pogonać, co to nam w ogóle poleciało, 24%, może to by była lepsza broń, plus 28 na wszystkie cechy, no nie, to nie będzie w sumie lepsza broń, tak mi się wydaje, lepiej to rozmontować i okej, teraz kupujemy tą brońkę, 26%, wymieniamy Barbarowi, który ma zaledwie 19%, no i dobra, i w zasadzie tyle, nie chcę tego rozmontować, bo może nam jeszcze z tej wieży polecą jakieś epiki, więc okej, lecimy dalej, mamy teraz nano robocią papkę, więc wydaje mi się, że no może ją jeszcze pociśniemy.
Zobaczymy, jak to wyjdzie z nią, bo tak jak mówię, no te 0,60% to było przed ubiciem portalu, przed zmianą runek u nas, u tych pachołków. Teraz na pewno oni zrobią o wiele więcej. No tylko pamiętamy, jak to miało miejsce na W48 na tym magu, że ta wieża, no dość długo się z nią męczyliśmy i w końcu jak już tak naprawdę nie mieliśmy za bardzo, no traciłem nadzieję, nie? Traciłem nadzieję, że ją pokonamy w tamtym odcinku, to nagle padła, tylko też sporo grzybów na to poszło. No ale zobaczymy, nie? Fajnie by to już było ubić, no bo wiadomo, jednak cały czas traciliśmy względem tutaj innych te 3% z golda, zawki, które moglibyśmy mieć, a ich po prostu nie mieliśmy. No wiadomo, że tutaj jest kwestia portalu, w innych gildiach jest on większy, no i też wiadomo, że jest kwestia też tych czarnych gemów, gdzie już tak naprawdę w innych gildiach, no na pewno oprócz siebie, to mają też poujeranych pachołków, więc no z czarnymi gemami ta wieża, no to jest no kwestia dość prosta, natomiast u nas, jak widzicie, jeszcze niestety się musimy z tym męczyć, no ale zobaczymy, nie? No myślę, że ten 99 jeszcze w miarę szybko powinien paść. Widziałem, że tam mamy jeszcze jakieś fajne procenty, na przykład na 13 piętro w świetle, jakieś tam strefę mroku chyba też jakieś tam niezłe te procenty były, więc też możemy popróbować. Oczywiście mówimy tutaj o 13 piętrze również w strefie mroku, i widziałem, że tam jakiś Góra Olimp, jakieś tam Szkoła Magii i tak dalej, na takie rzeczy były dość fajne procenty, więc może popróbujemy, zobaczymy, jak to nam pójdzie, bo zawsze to jakiś level dodatkowy oczywiście byłby przyjemny, żeby go przytulić, zwłaszcza przed tym weekendem epickim, nie, który się zbliża wielkimi krokami, no i wiadomo, większe procenty, w sensie inaczej, większe po prostu lepsze itemki tutaj by nam z tego weekendu epickiego poleciały. No ale okej, no widzimy, że póki co ta nanorobocia papka niestety nie chce nam paść, tam była bardzo bliska próba, ale w tym momencie no sami widzicie, że raczej tak 50 milionów, 62, no to jest wojownik, tutaj generalnie ci ostatni przeciwnicy w wieży to są wojownicy, więc no tutaj my jako mag no nie robimy jakoś bardzo dużo, tutaj generalnie no musi się Kunegunda unikami popisać, wiadomo, standardowo, żeby tutaj w ogóle jakiś był podjazd z naszej strony, jak już te krytyki właśnie od nas jako maga wlecą, no ale zobaczymy, no klikamy, skupimy się na tym, jeżeli nie teraz, no to na pewno na weekendzie epickim już się uda to zrobić, no ale tak jak mówię, szkoda by było te procenty tracić, dobra, udało się, super, mamy teraz coś na zręczność, jakiś pierścionek, zobaczmy ile to daje, plus 31, tylko że musiałbym też zamieniać runkę i tak dalej, to nie, chyba rozmontuję, chyba nie ma sensu, bo musiałbym robić miejsce na klejnot i tak dalej, na 30 stat to nie jest tam, nie wiem, jakieś 50 czy też 90, żeby to wymieniać. No i dobra, została nam ostatnia wieża, jak sami widzicie, no i zobaczmy, mamy teraz tak, 3000 tutaj 5 inteligencji, równe 3000 HP, więc możemy, chociaż nie, może tego golda to na wszelki wypadek zostawię, no i teraz tak, na to widziałem, że mam spore szanse, no i dokładnie, udało się. Czy my chcemy te wieże zapisywać? Chyba nie, jak nam jak setną pokonamy, to ją zapiszę, ale pomiędzy powiedzmy, no to nie ma większego sensu, żeby je trzymać. I co my tu jeszcze mamy? Mamy Smoldera, Smolder to jest mag, który padał chyba w miarę szybko, no i okej, dokładnie, padł nam też, więc super. I teraz jak widzicie, zbliżamy się do 323 poziomu. To możemy zostawić na razie. Kosztuje milion, więc niedużo. Tu w ogóle te bronie też kosztują po milion. Ta kosztuje 303, ta kosztuje 544, więc to możemy sprzedać, a te itemki na razie zostawimy. No i teraz tak, to jest Paladyn, ale chyba on już jest jednym z cięższych przeciwników, w sensie wiadomo, oni dają tyle expa, że nie ma totalnie sensu ich tutaj bardziej klikać. Mamy tą Szkołę Magii, która chyba nam padnie, coś tak myślę, bo to jest wojownik, który bije z różdżki, no ale musicie wierzyć na słowo, że to jest wojownik. W każdym razie, tu trochę się przestawiam na kamerce, ale chyba jest git, może delikatnie mikrofon przestawię, ok. No ale zobaczymy, czy uda się go pokonać, to fajnie by było chociaż ten 323 level wbić, wiadomo, że tam ewentualnie jakimś tornadem dobijemy, w ogóle to najfajniej byłoby bić tam jakiś większy, nie? 324, 5, no ale na razie mamy tak małe procenty na te lochy, że chyba nie jest to za bardzo wykonalne. Dobra, ten Hagrid nam nie pada, to pokonaliśmy, jeżeli chodzi o Tora, no to nie, Tor to już jest klocek, którego nie ma szans, na Esteros tym bardziej, tego Górołaza, no jeszcze jesteśmy za słabi, żeby go pokonać, więc nie ma co. No i mamy to 13 piętro, na które tak jak mówiłem, jakieś tam fajniejsze procenty były, więc zobaczmy, nie? Zobaczmy, czy to 13 piętro nam padnie. Pamiętamy, nauczeni doświadczeniem, że nieraz w tym 13 piętrze wojownicy, na których mieliśmy bardzo malutkie procenty, padali im dość szybko. My na niego mieliśmy 0, tam chyba, tak jak mówiłem, 30% albo 35%. Na pokonanie zmieniliśmy broń, wymieniliśmy też runę na lepszą. Te runy, wbrew pozorom, w broni dają naprawdę sporo w tych lochach, nie? Zresztą, kto oglądał serię z W40, no to wie, że tam jak olełem troszeczkę tą arenę i byłem do tyłu względem
względem innych wojowników, no to widzieliście, jaką oni potrafili sobie zrobić przewagę levelowo z lochami, bo już na przykład mieli w broni 60%, a my się tam męczyliśmy z jakimiś 40 czy coś takiego, no nie? Więc te procenty w broni wbrew pozorom dają naprawdę dużo. No i właśnie, czy my tego Petera jesteśmy w stanie pokonać? Zobaczmy, no poklikam go tutaj troszkę, 7 milionów tam było niecałe, 6,9 dokładnie. No i nie wiem, nie? Fajnie by było, bo on na pewno nam da tutaj 300 milionów expa, więc no to jest fajna ilość. No ale zobaczymy. I dobra, udało się. Zobaczcie, nie wydaliśmy na niego wcale jakoś bardzo dużo, więc super. Mamy teraz tak, piekielny Peter od razu zapiszemy i mamy 323 level. Mamy też jakiś epiczek, który zostawimy, bo on się wiadomo przyda do kibla, chociaż no jest dość drogi, no ale raczej kibel znak większości ten gold, przynajmniej na razie w tym momencie. No i okej, teraz mamy gruboskórnego Gerta i to jest magi. Czy my tego maga jesteśmy w stanie pokonać? To jest w sumie ciekawe, nie? Czy udałoby się jeszcze go kliknąć? Z tego co pamiętam, to chyba tego maga jeszcze byśmy byli w stanie pokonać. Tam pierwsza próba była obiecująca. Teraz tak średnio. Wiecie co? Może ja sobie tak na szybko, teraz mnie pewnie wyloguje z postaci, ja sobie wejdę na SF Toolsa i może w ogóle, nie wiem, dajcie znać też w komentarzach, czy chcecie, żebym wam nagrał, jak do SF Toolsa nie pobierać tego pliku HAR, z którym bardzo dużo osób miało problemy, tylko po prostu poprzez wpisanie swojego hasła, po małpce tam adres serwera, no i swojego hasła, co ja powiedziałem, swojej nazwy, po małpce nazwy tam adresu serwera, no i hasła, dobrze chyba powiedziałem, żeby się zalogować i tego pliku HAR nie musieć tworzyć, bo po prostu SF Toolsy nam same z serwera pobiorą tą naszą postać. Także dajcie znać, nie? Dajcie znać, czy jest to warte nagrywania, czy to wam pomoże. Możecie napisać, no i okej, klikamy all i teraz zobaczmy. Nie, na Gerta widzicie, mamy not possible, czyli Gerta nie jesteśmy w stanie w żadnej konfiguracji, powiedzmy, pokonać w tym momencie, więc szkoda. Szkoda, ale dobrze z drugiej strony, że sprawdziłem, bo tak to nie będę marnował na darmo grzybów, no bo po prostu on jest jeszcze nie do zrobienia. 323 level jest, więc super, to my sobie zapisałem, ok. No i dobra, i teraz mamy tak, co my tu możemy jeszcze kliknąć? Tego jeszcze spróbujemy, licho piekielne, zobaczymy jak to wyjdzie, natomiast czy coś więcej? Chyba nie, chyba się skupiamy na tej wieży. Czy ta wieża, no fajnie by było, jakby nam się udało ją jakoś szybko pokonać, to jest raszplunka, no już widzę się z nią po raz naprawdę nie wiem który, ale no już wielokrotnie ją pokonywałem. Tam była próba dość obiecująca, 19 milionów. No dobrze by ją było już dzisiaj pokonać, nie? Byłoby to bardzo, bardzo przyjemne dla nas, bo już od dzisiaj byśmy mogli zacząć zbierać, to jest pełne 100% zwierzy golda z misji. No i tak jak mówię, dajcie znać, czy po prostu to nagrać, nie jest to tam jakieś bardzo, bardzo powiedzmy skomplikowane, zresztą u siebie na Discordzie już raz opisywałem, jak to zrobić, bo tam dopytywali co niektórzy, więc kto jest na Discordzie, to już pewnie wie, ale możecie napisać, tak jak mówiłem na początku, możecie też dać znać, jak tam powrót do szkoły, tak jak mówię, no już minął w sumie tydzień, odkąd wróciliście do tej szkoły, także możecie napisać co i jak, w której klasie jesteście i tak dalej, przy okazji sobie ogarnę mniej więcej, jakie roczniki mnie oglądają, chociaż patrząc po tym, co jest na Discordzie, to oglądają mnie i ludzie na studiach, i tam jacyś, dużo jesteś też młodszych oczywiście, i tam jacyś w wieku takim, można powiedzieć, początek liceum, technikum, więc no naprawdę ten rozstrzał, powiedzmy, że jest dość spory, jeżeli chodzi o tych widzów, no ale i tak możecie napisać. I jeszcze mam taki jeden fajny pomysł, jeżeli chodzi o, bo w ogóle teraz jak sami widzicie jest mniej filmów, no ale sami widzicie też, że za wiele się na grze nie dzieje, ja tutaj się staram jakiś content wycisnąć, jeszcze jakieś lochy może będą na Berserku, może jeszcze na jakichś innych kontach delikatnie poklikam, bo ostatnio lochy się pojawiły chyba tylko na Wojowniku i miałem nagrywać właśnie z innych kont, ale za bardzo nie miałem czasu, więc może jakoś na dniach się pojawią też inne konta po prostu z tych lochów. No i pod koniec tego miesiąca, czyli pod koniec września, o ile się dobrze orientuję, ma być nowy legendarny loch, który no tak naprawdę, no co, no on nam da jakiś tam content, nie, na kanał, on nam da coś tam, żeby powrzucać i tak dalej, więc myślę, że to będzie spoko. Ale wracając jeszcze do tego, co mówiłem, bardzo, bardzo, że tak powiem, fajny pomysł mi się narodził w głowie, chyba wczoraj albo dzisiaj rano, już nie pamiętam, w każdym razie nie tak dawno mi się narodził fajny pomysł na taką miniserię 3-dniową na nowym serwerze, tylko że jest dużo rzeczy do ogarnięcia, żebym taką serię mógł dla was zrobić, więc po prostu, jak już nie będę na razie mówił dokładnie, o co chodzi, ani nic takiego, jak to dojdzie do skutku i będę wiedział, że na pewno to robię, to wtedy was po prostu o tym poinformuję. No ale tak jak mówię, seria taka, można powiedzieć, dość ciekawa w mojej głowie się urodziła, żeby troszeczkę urozmaicić, no bo teraz jak sami widzicie, no jest dość duża stagnacja, jeżeli chodzi o te tutaj inne konta, o te serwery i o to wszystko.
No bo jednak sami możecie zauważyć, że no nic się nie dzieje, nie? Nic się nie dzieje w tej gierce. Niestety to jest właśnie taki, taki moment, gdzie tak naprawdę no coś tam starali się w wakacje urozmaicić tym eventem i tak dalej. Natomiast sami widzicie, że od Wielkanocy do tak naprawdę tego Oktoberfestu, tam Halloween i tak dalej, no za dużo się nie dzieje. To jest taki okres, jak sama nazwa, znaczy no jak sama nazwa, po prostu taki okres wakacyjny, gdzie w gierce za wiele się nie dzieje. Natomiast no później, bo tak, tak naprawdę mamy Oktoberfest, potem na Halloween zawsze coś tam dawali i za chwilę jest Boże Narodzenie, gdzie też jakiś event specjalny jest. Później mamy tak naprawdę chwilę przerwy, no i znowu jest tam jakiś Wielkanoc, gdzie też coś tam się dzieje. Później mamy znowu w czerwcu urodziny gry, gdzie również się coś dzieje, również są jakieś aktualizacje, jakieś eventy i tak dalej. No i właśnie od tego, można powiedzieć, czerwca do, powiedzmy od lipca do tego właśnie tam końcówki września, tam około początku października za wiele się nie dzieje. Więc no niestety, jak sami widzicie, teraz musimy sobie radzić z tym, co po prostu mamy. Dobrze, że wyszedł ten W50, no bo to tak troszeczkę gierko ożywiło, można powiedzieć. No ale co z tego, jak nic do tym W50 ciekawego nie było. No był ten event, wakacyjny event, no ale to był taki, wiadomo jakie ludzie mieli odczucia co do tego eventu, mieszane, więc no raczej sami widzicie, że nie jest to jakieś tam bardzo ważne i rozchwytywane, jeżeli właśnie chodzi o te wakacje, więc no teraz czekamy już na ten legendarny loszek, który będzie właśnie, tak jak mówię, pod koniec września albo tam jakoś, no niby miał być na Halloween, ale tam według takiego kalendarza eventów, który bardzo często się sprawdza, ma być pod koniec właśnie września i tak jak mówiłem chyba w ostatnim odcinku, ma być też nowy loch taki zwykły, więc tego nowego lochu też sobie tam nagramy, pewnie będzie wersja w strefie światła, w strefie mroku, strefę światła podejrzewam, że zrobimy na raz na berserku, więc no myślę, że jakiś tam ciekawy content w końcu będzie można robić, bo na razie to jak widzicie, no takie bezmyślne klikanie. Swoją drogą, no już klikamy tą raszplunkę bardzo, bardzo długo, no i niestety nie chce ona nam paść, szkoda, ale jeszcze ją poklikam, no bardzo się tutaj zmuszę, żeby w końcu tą wieżę zamknąć, nawet już może sobie odpuszczę to 13 piętro w tym roku, bo i tak na to 13 piętro miałem jeszcze mniejsze procenty niż na wieżę, jak widzicie ta wieża, no za bardzo nam tutaj padać nie chce. W każdym razie, no jak sami widzicie, wygląda to w taki sposób, że ta wieża, no co chwilę są tam jakieś bliskie próby, no ale generalnie, żeby ją pokonać, no to nie jest to wcale takie proste. Chociaż no, czekam na taki moment, żeby mieć naprawdę bardzo malutko tutaj procent szans. A żeby mi na przykład podzielić, chociaż no zdarzały się takie momenty, nie ma co mówić, ale no wiecie, zamknięcie wieży to jest taki, można powiedzieć, większy krok w stronę late game'u, jeżeli o to chodzi, i na pewno by to było fajne, żeby wiecie, tu mamy niby małe procenty szans, a tutaj nagle kilka grzybków dosłownie i ta wieża nam pada. No niestety w tym przypadku się tak niestety nie udało zrobić. No jakbyśmy byli jakimś, wiadomo, berserkiem, tam zwiadowcą, zabójcą, powiedzmy nawet łowcą demonów, no to ta wieża padłaby o wiele szybciej, dlatego że sami byśmy zrobili dość dużo. No tutaj niestety tym magiem nie możemy się oprzeć na jakichś tam unikach i tak dalej, na wskrzeszeniach, na furii, co ciekawe, tylko musimy na tylko i wyłącznie krytyki liczyć z naszej strony, no i oczywiście tutaj się skupiamy głównie na tym, żeby to Kunegunda zrobiła największą robotę, no a my żebyśmy tylko tutaj, można powiedzieć, dobili tego wojownika. No ale tak, więc takie są teraz plany, tak jak mówię, no na ten, teraz mamy w sumie początek września, więc na ten początek tego września jeszcze może jakieś tam delikatne lożki na jakichś tam kontach, tak jak mówię, był dopiero wojownik. Na berserku dobijamy 100 tysięcy siły i z tego berserka chyba się wstrzymam, żeby już mieć na odcinku te równe 100 tysięcy siły i dopiero wtedy wam z niego nagrać. Kurde, tam było 3,5 miliona, to jest dosłownie jeden hitek. Więc tak jak mówię, się chyba wstrzymam, nawet tam troszeczkę zaburzyłem to swoje ratio statystyk, powiedzmy, żeby tylko i wyłącznie właśnie tego berserka sobie na spokojnie dobić do tych 100 tysięcy i wtedy wam z niego nagrać. Natomiast jeżeli chodzi tam o właśnie jakiegoś tam łowcę demonów, może ewentualnie paladyn, który też tam dużo statystyk ostatnio zyskał dzięki gemom, no to może w jakimś niedalekim czasie, jeszcze przed tym legendarnym lochem, spróbujemy delikatnie tam poklikać i pocisnąć. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, no i tak naprawdę co? No już bardzo dużo wydaliśmy na tą rozplunkę, niestety, no ale wygląda to tak, jak wygląda. No kurde, tutaj dosłownie nawet czarna rękawica już wydaje mi się, że ona by była zrobiona. No ale niestety jak pech to pech. Co my tu możemy jeszcze, myślę, poprawić? No nie bardzo, nie mamy co. Co mieliśmy do zrobienia, co zrobiliśmy? No wiadomo, te gemiki bolą. No ale dobra, no dwie wieże tak czy siak zostały pokonane, ale jeszcze się nie poddajemy. Po prostu oleję to 13 piętro, bo tak jak mówię, i tak na nie mam za wiele procent szans. To dopiero ewentualnie na weekendzie epickim sobie
poklikamy, więc oleję to 13 piętro, no a teraz się skupię tylko i wyłącznie na tej wieży, no i ją docisnę do takiego maksimum, nie? Jak się nie uda, to trudno, ale nie ma co, bo nieraz tu już zaczynam narzekać i tak dalej, a nagle się okazuje, że dany lok pada, więc... No, dokładnie to miałem na myśli, udało się, mamy to, wieża pokonana, 323 poziom, jakby nam bardziej sprzyjały gemy i czary do wiedźmy, to myślę, że nawet szybciej by to było, natomiast i tak nie jest to zły wynik jak na właśnie Magusia. Dobra, 424 tutaj, 3 statystyki, plus 51, no pancerza tracimy sporo, jakby nie patrzeć, oj, dostaliśmy osiągnięcie ukończ wieżę, pancerza tracimy sporo, zobaczcie, z 50% nam zjeżdża na 40%, 6, ale chyba mu wymienię, tak mi się wydaje, kurde, no z tego pancerza, nie, no do 1500 to jest dużo, ale to nie ma co się zastanawiać jeszcze na tym poziomie, jakby to był jakiś większy poziom, to bym po prostu poczekał na lepszą klatę, ale i tak tą klatę dosłownie za niedługim czasie po prostu wymienimy, to nie ma co, zwłaszcza, że jeszcze runkę miała dobrą, więc wszystko jest git. Aha, ja tu w ogóle nie sprawdzałem runek przed, ale mam nadzieję dokładnie, wszyscy mieli po 15%. Okej, co my tu możemy jeszcze docisnąć, bo myślałem, że na tą wieżę wydamy więcej, ale nie, 13 piętro, może wydamy tak troszkę grzybów na to 13 piętro, nie dużo, na pewno nie tyle co na wieżę, bo nie ma to totalnie sensu, bo tak jak mówię, na to 13 piętro jest jeszcze mniejsza szansa niż na wieżę. Ale tak delikatnie poklikamy, zobaczymy, czy coś tu się może jeszcze uda zrobić. Jeżeli nie, no to jeszcze może polecimy do tornada i spróbujemy to tornado jakoś przeklikać, żeby kolejny level wbić. Nie będzie to jakoś bardzo proste, dlatego że no do tego kolejnego levela dużo nam brakuje, a wiemy, że w tornadzie mamy sporo bloków, ale mimo wszystko może... O, tam było 1 600 000, dobra, no jeszcze troszkę. Jak zwykle widzicie, już sobie kończę tą pulę, którą mam zamiar przeznaczyć na ten loch, a tu się okazuje, że nagle mamy taką próbę, gdzie mu zostaje 1 000 000. Ze 101 milionów, przypominam, więc 100 milionów udało nam się zbić, no ale niestety nie postawiliśmy tej kropki na D, można by powiedzieć, no i jeszcze on jest tutaj do ubicia, no ale chyba tak jak mówię, mija się to z celem, dalsze klikanie, dobra, 7 milionów znowu na sam koniec, no ale mniejsza z tym, troszkę możemy tutaj wrzucić w inteligencję ze dwie statystyki, no i lecimy do tornada, zobaczmy co w tym tornadzie, o, to nam padło dość szybko. Teraz mamy niestety ten etap z nietoperzami, więc on jest dość trudny, bo tutaj no, ci nietoperze to są sami wojownicy, także nie jest to zbyt proste, no ale jeżeli ich przejdziemy, to kolejnych tam powinniśmy w miarę szybko poskładać. Dobra, kilku się udało pokonać, tu mamy jakiś paseczek do kociołka, możemy też wrzucić tak naprawdę na przykład ten pasek do toalety, żeby to już mieć z głowy. Mamy coś dla Kunegundy, minus 61, no tak, bo to są stare itemki, więc nie ma co, to wrzucimy tu i to na razie wrzucimy tak, jak nam będzie brakowało miejsca, to posprzedajemy tych itemków zwykłych troszkę, no i dobra, lecimy dalej, zobaczmy ile tutaj uda się wbić, jeżeli chodzi o to tornadko, no właśnie o tym mówię, zobaczcie, to już jest chyba 5. albo 6. z rzędu nietoperz, gdzie ja już wcześniej kilku pokonałem, więc no niestety tak to wygląda, co nam w ogóle coś poleciało, aha, to jest zwykły trinkecik, dobra, wchodzimy dalej, no i zobaczmy, czy jeszcze coś, tam było 1 000 000 HP, czy uda nam się, no ale chyba levela to my z tego nie wyciśniemy, bo do levela to nam naprawdę jeszcze tutaj dużo expa brakuje. Także chyba myślę, że nie ma co. Chyba myślę, że zostaniemy. No jeszcze powiedzmy te 10 grzybków na niego. Jeżeli się uda, to super. Jeżeli nie, to nie. No ale wygląda na to, że nie. No trudno. I tak wbiliśmy praktycznie tam no chyba jeden cały level. Mniej więcej coś takiego. Mniejsza z tym. W każdym razie cel na odcinek został wykonany, bo tą wieżę pokonaliśmy, więc to tak naprawdę najważniejsze. No i co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o tego maga, no to na razie robimy stop. Na razie do piątku myślę, że się wstrzymujemy i po prostu czekamy, nie? Czekamy na nowe itemki, czekamy na przebranie się i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, tu jeszcze muszę kupić sobie za pół godzinki, no nie za pół godzinki, za tam powiedzmy 25 minut jakiś skip 7-dniowy oczywiście, żeby tu jakoś dalej nam poszło. Jak widzicie, mamy 55 tredecylionów, co mówię na początku, to jest etap, gdzie tak naprawdę jeden z najwolniejszych, jeżeli chodzi o te runy, więc no teraz dość wolno to idzie, no ale mniejsza z tym, dobra. Czy coś mamy jeszcze tu do pokazania? Nie, tu są te wieże, tu jest ta strefa mroku, dobra, tu mamy jakiś portal do piekieł, to jest tak naprawdę w tym momencie tylko i wyłącznie do bitki, jakoś tu wielkich damage'y w tym portalu już to nie jest ten etap, żeby je robić, więc no jak widzicie, tak to wyglądało. Tutaj walczyliśmy sobie z Hel, to było 2 września.
Aha, jeszcze tych pupili wam nie pokazałem. Możemy w sumie walki zrobić na odcinku, bo specjalnie z tym czekałem. No hel poskładaliśmy w sposób następujący. Jak widzicie, jakiś epik nam poleciał, więc spoko. I dobra, zanim przejdziemy do tego szlawęża, to tak, oko możemy sobie tu, jak widzicie, podkarmić. Tu jeżeli chodzi o wykijadło również. No standardowo, pech tak jak zawsze w pupilach, jak sami widzicie. Jeżeli chodzi o dwa najważniejsze żywioły dla nas, czyli tutaj ziemię i mrok, no to są dwa najsłabsze. Tracą do... A nie, jeszcze woda. Woda widzę, że mi zaczęła odstawać. Woda była kiedyś dość do przodu, no a teraz się widzę, że zrównała z tym mrokiem i ziemią. No ale tutaj, jak widzicie, światło i ogień mają ponad 20 jedzonek więcej, więc no niestety... Jak pech, to pech. No i dobra, mamy to oko. Zobaczmy, czy my tego maguta jesteśmy w stanie poskładać tym okiem. To już jest w sumie 73 poziom. Ale chyba jeszcze nie. To nam się jakoś bardzo nie śpieszy, to nie ma co. Wykijadłem raczej też tego krapiera i jeszcze nie pokonamy. Chociaż mogę się mylić, ale to wiecie, prędzej czy później się pokona. No i tak, tak wyglądają nasze pety. Właśnie ryś 52, oko 73, wykijadło 53, ogień tutaj 77. No i w wodzie na tego szlawęża ostatnio przeszliśmy na poziomie 7, bo ostatnio do tej wody jedzonek nam za wiele nie leci. Dobra, tutaj możemy flacko pokonać. Flacka jest dość mocna. A, dzisiaj jest w ogóle woda, to dzisiaj sobie chyba nakarmimy 3 razy, mam nadzieję. Jeszcze nie kręciłem kółkiem, ani tam nie robiłem misji, więc wiadomo, o co chodzi. No ale okej, okay, tego Arteksa myślę, że możemy pokonać. Jak widzicie, on też pożyczy siedmiornicę, no ale nie, chyba jej niestety nie pokonamy, no bo ten szlawąż jest zdecydowanie za słaby. No i właśnie, to jest ta siedmiornica 100 na 100. No ale niestety, w sensie setny level przeciwko setnemu levelowi, no i tam wzięły górę uniki. Dobra, ten ziomeczek jest mocny, więc pojedziemy na niego światłem. Tutaj cyk, no i co? I mamy Rincewinda. Rincewind 179 poziom. Mamy mrok i mamy ziemię. Może spróbujemy tą ziemią. W sumie ten to wykijadło już jest na 50+, więc on już powinien być dość mocny. No ale i tak, no to jest jeszcze za mało na siedmiornicę setkę. No i zobaczmy teraz tą. No i niestety również się nie udało, więc zrobiliśmy dzisiaj zaledwie 2-3. No te pupile idą nam dość słabo. Chociaż i tak byliśmy o wiele wyżej. Wczoraj chyba byłem tam jakoś w top 15, teraz już po dzisiejszych walkach dość mocno spadliśmy, no ale trudno, trudno, to jest właśnie to, ta woda, to jest właśnie ta siedmiornica, że ciężko to wykalkulować. Dobra, lecimy dalej, mamy tą walkę ze szlawężem, zobaczcie jak to wyglądało. Siedmiornica oczywiście na poziomie 100, przypominam, że jeżeli by się zbliżały urodziny albo coś takiego, to można by tą siedmiornicą setką ubić żółwia, bo żółw to jest wojownik, no i przejść na przykład sobie w tego żółwia, nie? Chociaż żółw wojownik na tego zwiada, no ale to i tak. No to jest już, można powiedzieć, że tak naprawdę 17 pet, więc no tutaj z tym 20 nawet jako wojownik nie powinien mieć większych problemów. Chyba tak robiłem na W40 w ogóle, że z siedmiornicy przeszedłem na żółwia, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam, bo tam było to właśnie jakoś w okolicach urodzin. Dobra, lecimy dalej, co tam było? Szlawąż pokazany, więc teraz tak, kolejny portal do piekieł 5 września. Skrzydlaty cap. Jak widzicie, o Boże, 31 minut odcinka wyszło, jak ja się rozgadałem, nawet nie wiedziałem. Dobra, skrzydlaty cap, jak widzicie, również dobity, ledwo, bo no nie ledwo powiedzmy, ale można powiedzieć, że się udało. Kolejny to jest bezok, czyli hemoridor. No to wiadomo, że te początkowe lochy ani nie są jakoś bardzo trudne, ani też nie dają jakoś bardzo dużo expa, więc po prostu tak to wygląda. Okej, okay, tutaj pokonany, lecimy dalej, mamy strażnika złotego jaja, który jest wojownikiem, ale też udało się go pokonać, to jest swoją drogą szkoła magii, no ale tu potężne kryty walimy, jak widzicie, no i również nie było większych problemów właśnie z pokonaniem go, także no tam jakoś musiało mi brakować niewiele do levela albo coś takiego i przez to klikałem po prostu te lochy, no i tu już mamy z dzisiaj kolejny portal do piekieł, również jak sami widzieliście, dobity, tu pierwszy krytyk 10 baniek, tu zwykły 4 bańki, kolejny niecały 5, znowu 4, jak widzicie krytyków tu za dużo nie walimy, ale na koniec 24, no i dobity i okej, lecimy dalej, na tego mieliśmy chyba największe procenty, jeżeli chodzi o strefę światła, to jest wojownik, dość sporo ma HP, ale też nie bije nas jakoś mocno, jak sami widzicie, hitki tam po niecały milion były na początku. No a my tutaj krytami, no i chyba on w ogóle padł za jednego grzyba, to tak swoją drogą, więc sami widzicie jak to po prostu tutaj wygląda, 36 milionów, 16 milionów, no i jak można zobaczyć ledwo, bo ledwo, ale pokonany 26 milionów expa, więc nie jest to jakoś bardzo dużo. Smolder, który jest magiem,
Też on tutaj zazwyczaj nie stawia jakichś większych, po prostu nie robi problemów, jeżeli chodzi o pokonanie go, więc udało się również bardzo szybko. No i teraz zobaczmy tego piekielnego Petera, bo to jest tak naprawdę, jestem najciekawszy, jak to było. Tu jak widzicie, no trzy potężne kryty, tak naprawdę trzy potężne kryty i to wystarczyło, żeby on nas, żebyśmy go pokonali. Jak widzicie, jego hitek też dość mocny pierwszy, w ogóle drugi zwykły hit zrobił większy niż ten pierwszy krytyk, co ciekawe. No ale mimo że on walnął kryta, my walnęliśmy 3, no i pokonany, więc super, że tak to siadło. No i zobaczmy tą raszplunkę. Tutaj Barbar nie zrobił za wiele, jak sami widzicie. Jeżeli chodzi o Magusia Mariusza, no to no coś tam dziobie tymi krytami, powiedzmy, coś zrobił. No i mamy 112 milionów, no i właśnie Kunegunda z tych 112 milionów zbiła około tam 50, więc no dość mocno nam pomogła. No i teraz my tu dziubiemy, jak widzicie, ona nam nie bije za wiele. No ale tu zobaczcie, wow, jaki kryt na koniec. Zobaczcie, bez tego kryta, że to było o wiele prostsze było, a tutaj na koniec 8,5 miliona krytyk, czyli za ponad połowę naszego HP. No i jak widzicie, ledwo bo ledwo, no ale na szczęście udało się ją pokonać, minus 471 tysięcy HP. No i dobra, tak to wygląda, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, i możecie wbijać na Discorda i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu, linki są również w opisie. I chyba tyle, także ja Wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!